Dzień dobry, kochani. Czy wiecie, gdzie jesteśmy dzisiaj? Nie wiem, czy zorientujecie się po tych palmach, które są tutaj właśnie za nami. Otóż jesteśmy w Retimno. Nie jest to dzisiaj nasza docelowa miejscowość, ale jesteśmy przyjazdem, więc postanowiliśmy wdepnąć tutaj i pokazać wam w końcu, jak Retimno wygląda latem. Aczkolwiek wierzę, że wielu z was wie, jak Retimno wygląda latem. Jest sporo turystów już, zupełnie jest tu inaczej niż zimą, ponieważ ja tu zazwyczaj przyjeżdżam zimą, bo jest ciszej, są sami lokalsi i oczywiście jest wielki karnawał w Retimno, natomiast dzisiaj jest przepiękny letni, muszę to powiedzieć, że jest letni dzień, dlatego będziemy się rozkoszować cudownym letnim Retimno. Na przełomie kwietnia i maja Retimno kwitnie. W restauracjach i hotelach trwają ostatnie przygotowania do kulminacyjnego punktu sezonu turystycznego. Plaże nie są jeszcze przepełnione oraz z łatwością można znaleźć stolik w ulubionej knajpie. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around. Wąskie, postweneckie uliczki kuszą, aby przystanąć na moment lub przysiąść na kawę. Dla shopoholików będzie to też raj zakupowy. W kwietniu i w maju towary w tutejszych sklepach nie mają jeszcze tak szalonych cen, jak w czerwcu, w lipcu czy w sierpniu. Więc jeżeli macie listę greckich zakupów, warto byłoby ją zrealizować właśnie teraz lub poczekać do września. Co do jedzenia, to na koniec tego vloga opowiem wam, gdzie zjeść dobrze i tanio. My tymczasem jedziemy do Hani. Hania wydaje mi się być najpopularniejszą turystyczną destynacją Krety. Samo miasto jest piękne, no i przylatując właśnie do Hani, najłatwiej dostać się do Balos, Elafonisi, Falasarny, Kisamos i kilku innych popularnych miejsc Krety. Tym razem, będąc w Hani, zatrzymaliśmy się w apartamentach Hammam w centrum miasta. Apartamenty znajdują się w odrestaurowanej postweneckiej kamienicy. Zostały tam natomiast zachowane wszystkie najważniejsze elementy architektoniczne właśnie z okresu weneckiego. Witamy kochani, witamy z Hani i z kolejnego miejsca, które upolowałam na booking, które kosztowało nas 56 euro za nocleg. Jest to bardzo stare miejsce, bardzo stara kamienica, taka typowa wenecka kamienica w Hani. Jak widzicie w ogóle całą architekturę, czuję się jak kompletnie w ogóle w totalnie innej epoce. I słuchajcie, właśnie ta kamienica została wyremontowana i jest teraz do użytku, tak powiedzmy, hotelowego. To nie jest hotel, ponieważ to są apartamenty, gdzie właściciel przyjeżdża na ustawioną, ustaloną godzinę wcześniej z wami, podczas kiedy bukujecie,
otwiera Wam drzwi, zostawia Wam klucze i jesteście właśnie w takim orientalnym, magicznym miejscu. Ten apartament jest urządzony właśnie na taki trochę orientalny styl. Jak nazwa wskazuje, jest to hamam. Łazienka jest niesamowita, pójdę Wam pokazać za chwilę. I są tutaj tak jakby dwie sypialnie, tak naprawdę jest jedna sypialnia, czyli ta, w której się teraz znajduję, oraz antresola z materacem, gdzie można spać, nad kuchnią. Jest tu również kuchnia, łazienka i przepiękny taras. Także za chwilę Wam pokażę. Jesteśmy oczywiście w sercu Hani. Nie ma tutaj widoku na port. Natomiast kolejne dla mnie takie architektoniczne doznanie, ponieważ zawsze jak przyjeżdżam do Hani, staram się zabukować takie miejsce, które jest w jakimś sensie inne. I to miejsce jest bardzo oryginalne, bardzo inne, także śpimy tutaj dzisiaj i później zdam Wam relację, jak w ogóle nam się tutaj przebywało i mieszkało. Jest tu pięknie, aczkolwiek na filmie może wydawać Wam się, że jest to ogromne pomieszczenie, ale tak nie jest. To jest około 60 metrów kwadratowych, cały ten właśnie suite, cały ten apartament. Aczkolwiek nastawiam się bardzo pozytywnie, bardzo mi się tutaj podoba i zobaczymy, jak będzie dalej. Także pokazuję Wam kolejną fajną alternatywę mieszkania w Hani, noclegu w Hani, ponieważ pod ostatnim vlogiem z Bali, kiedy pokazałam Wam, jak zabukować willę tak naprawdę za 20 euro za noc, otrzymałam taki tytuł łowca okazji, także muszę podtrzymać ten tytuł, także pokazuję Wam kolejną okazję i powiem Wam, że ciężko jest w Hani zdobyć taki nocleg. Czyli booking.com jest moim bardzo dobrym przyjacielem i polubiłam się bardzo z booking.com. A oczywiście pod tym vlogiem również będziecie mieć linki, jak i do tego miejsca, tak jak i ten link zniżkowy. Kiedy bukujecie z mojego linku, otrzymujecie tak naprawdę cenę za nocleg, która jest 10% tańsza. Także do zobaczenia za chwilę w Hani! Właściciel zostawił nam 5 kg pomarańczy oraz wyciskarkę do soków. W karafce na stole znajduje się również raki. Łazienka jest obszerna i dobrze wyposażona. Kosmetyki do pielęgnacji są na bazie oliwy z oliwek. Najzabawniejszym punktem łazienki jest jednak toaleta, niczym tron królewski. Apartament ma również oczywiście taras. Będąc w Hani, trzeba przymusowo wyjść na spacer do portu w porze zachodu słońca. Na przełomie kwietnia i maja nie ma tutaj jeszcze tylu turystów, więc bez problemu zrobicie pocztówkową fotografię zachodzącego słońca. Ciekawi mnie, ilu z Was zabłądziło w dzielnicy prostytutek w Hani? O dziwo, z relacji jednej z pań, klientami w większości są miejscowi, a nie turyści. Zostając na kilka dni w Hani, zbrodnią byłoby nie udać się na wschód słońca do Seitan Limani. Mimo iż trzeba wstać bladym świtem, to widoki są tego warte. Dzień dobry, kochani! Jest bardzo wcześnie rano, bardzo wcześnie, jest 7 rano. I przyjechaliśmy tutaj do Seitan Limani,
To jest taka zatoka z plażą, która, słuchajcie, kiedy ja się przeprowadziłam tutaj na Kretę 5 lat temu, ona była zawsze zupełnie pusta. Natomiast później, kiedy okazała się i stała się bardzo popularnym miejscem, gdzie przyjeżdżają turyści, nigdy nie można tutaj w ogóle znaleźć miejsca, żeby ta plaża była pusta i prywatna. Więc przyjechaliśmy tu specjalnie o 7 rano, gdzie właściwie wschodzi słońce za mną, żeby pokazać Wam to miejsce, jakie ono jest piękne, kiedy jest puste. Ponieważ prawdopodobnie, kiedy przyjeżdżacie tutaj na wakacje, zazwyczaj czerwiec, lipiec, sierpień, nie uświadczycie tego miejsca takim dziewiczym stanie, jak jest właśnie teraz. Rzadko można je zobaczyć właśnie takie puściutkie. Ten, kto znalazł je puste, gratuluję, ponieważ jest to bardzo ciężkie, nawet miejscowi mają tu taką anegdotę, że jeżeli jedzie się do Seitan Limani, to jedzie się tak naprawdę do większego tłumu ludzi niż prawda, do kafeterii w centrum Hani. Także kto był i kto znalazł to miejsce w takim pustym, uroczym stanie, gratuluję. My musieliśmy przyjechać tutaj o 7 rano. Słuchajcie, lata tutaj mnóstwo jakichś małych muszek w ogóle. Natomiast po tych górskich pastwiskach skaczą kozy, latają tutaj mewy. Naprawdę urocze miejsce. Pokażę Wam za chwilę skarpę, tak bardziej rzutowo, żebyście mieli mniej więcej pojęcie, jak tutaj w ogóle to wygląda, jak tutaj się schodzi, wchodzi i tak dalej. To nie jest łatwa droga, można tutaj łatwo zjechać na skałach, także nie chodźcie tutaj w klapkach, w japonkach. Tutaj trzeba przyjechać w dobrych takich, no powiedzmy, adidasach, które nie mają śliskiej podeszwy, żeby nie zjechać z tego zbocza. Także przejdziemy się tutaj na chwilę na spacer, a później wracamy do centrum Hani na kawę, też wcześniej rano, żeby nie było tłumów jeszcze. No i potem będziemy eksplorować resztę tutaj okolicy. Najfajniejszym elementem zejścia tutaj do tej doliny jest to, że tutaj słychać bardzo duże echo. Także jeżeli krzyknę teraz "Vlog Kreta!", można to usłyszeć. Jest bardzo wcześnie rano, mam nadzieję, że tu nie ma jakichś domków w okolicy i obudziliśmy właśnie kogoś. Kochani, nie schodzimy na sam dół, ponieważ i tak nie planujemy dzisiaj pływać, a ta plaża jest właśnie, nadaje się tylko i wyłącznie do opalania i do plażowania. Nie ma tutaj kompletnie niczego. A też jest 7 rano i nie chce mi się tam schodzić i później mi się wychodzić, ponieważ jestem trochę głodna, nie ukrywam tego. Także przyjechaliśmy tu tylko Wam pokazać, jak to miejsce wygląda pięknie, kiedy jest tak naprawdę odludnione i samo. Puste. Jest rano, nie jestem niepozbierana mózgowo, także uciekamy na kawę, bo żeby wypracować mózg, teraz musiałabym się napić kawy. Kamyki spadają, także też uważajcie, ponieważ ta droga tu jest bardzo, nie dość, że stroma, tak jeszcze kamienie i skałki się osypują, także musicie uważać. Czy warto tutaj przyjechać? Na pewno warto tutaj przyjechać, żeby zrobić zdjęcia, ale sukcesem zrobienia zdjęcia tego miejscu jest to, żeby to miejsce było puste, tak że nam się udało. Na propsy. Jedziemy dalej. Kochani, jesteśmy z powrotem w Hani. Jest przed 8. Nadal czuję się tak, jak potrzebowałabym co najmniej 1,5 litra kawy. Czego dokonam za chwilę. Może nie w 1,5-litrowej ilości, ale jakąś dobrą, mocną kawę wypiję, żeby się obudzić. Dlaczego jestem taka zaspana? Ponieważ, kochani, pod apartamentami Hammam, w których się ulokowaliśmy, znajduje się klub. Klub The King, w którym imprezują głównie młodzi Amerykanie i Anglicy. I impreza trwała tam do 4 rano. I słuchajcie, spać się nie dało, absolutnie. Natomiast jeżeli się nie da zwyciężyć wroga, trzeba się do niego przyłączyć. Więc po prostu poszliśmy do The King na imprezę. I co się okazało? Klub The King obchodził swoje pierwsze urodziny wczoraj, więc właściwie wszystkie drinki zostały nam serwowane gratisowo, szczególnie, że usłyszeli, że jesteśmy z hotelu obok i nie mogliśmy, z hotelu nad klubem, i nie mogliśmy spać. Także słuchajcie, korzystajcie z hotelu Hammam Suites jak najbardziej, ponieważ jest to urocze miejsce, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że macie cierpliwość i zdrowie i nerwy wytrzymać imprezę, która trwa do 4 rano, albo chcecie po prostu się do tej imprezy przyłączyć. Dlatego potrzebuję kawy. Także jesteśmy znowu w centrum Hani. Idziemy na kawę. Kochani, Hania się obudziła.
dopiero dotarliśmy do centrum teraz. Kawiarenki zaczynają się przepełniać. Turyści zjeżdżają się z parkingów autobusowych, również z portu, ponieważ przyjechał jeden taki wielki prom. Tutaj nasza latarnia. A my idziemy na kawę. I powiem wam szczerze, czekajcie, że w Hanie jest jednak strasznie nudne życie. Moja mama, doszłyśmy tak do wniosku wczoraj, że do Hani przyjeżdża się tak naprawdę tylko po to, jeżeli jesteście już którymś razem, za którymś razem, tak? Czyli widzieliście już wszystkie możliwe zabytki, muzea i tak dalej, i tak dalej. Do Hani przyjeżdża się tylko po to, żeby chodzić i wydawać pieniądze. I słuchajcie, tak jak przyszłam się wczoraj, mamy kwiecień, końcówkę kwietnia, czyli tak naprawdę początek sezonu turystycznego. I wiecie, z czego ja sobie zdałam sprawę? Że tutaj jest co najmniej 20-30% drożej niż w Heraklionie. Wszędzie. I mówię nawet o sklepach sieciówkowych, takich jak Hondo Center, takich jak Tideway, gdzie no to nie powinno mieć miejsca, skoro to jest sklep sieciowy. Ceny wszędzie powinny być takie same, a niestety są o wiele wyższe niż w Heraklionie. Także do Hani jednak trzeba przyjechać z pełnym portfelem. Nie ma co. Jest tu kilka takich knajp, takich miejsc, gdzie warto zatrzymać się i zjeść budżetowo. Są to takie, słuchajcie, tawerny, które to są bardzo tradycyjne tawerny, które znajdują się przy zjeździe z lotniska. I tam zjecie o wiele taniej. O, pan przyszedł łowić ryby. Wyniosę się stąd zaraz, bo hałasuje. Tam zjecie o wiele taniej niż tutaj we wszystkich tych kafejkach, kafeteriach, restauracjach i tawernach przy porcie. Ale o tym opowiem wam trochę później. Dlaczego czasem nie warto wybierać takiej tawerny, tylko wybrać mniejszą i bardziej regionalną, żeby po prostu zapłacić mniej. Kilkanaście kilometrów od Hani. Jest tu bardzo piękna, piaszczysta plaża z przepiękną lazurową wodą i jest tu taka mała wysepka, nie wiem czy widać za mną teraz, później wam ją jeszcze pokażę na przebitce. I słuchajcie, praktycznie na tej plaży są sami miejscowi, jest tu bardzo mało turystów, znajduje się tu jeden beach bar, gdzie możecie się czegoś napić i przekąsić jakiś fast food. Także bardzo fajne miejsce i słuchajcie, dzisiaj po prostu temperatura jest dosłownie jak w czerwcu i na początku lipca, dochodzi do 30 stopni. Wieje taki przyjemny wiatr, ale który ochładza trochę to, ten żar z nieba, ale nie jest jakiś bardzo denerwujący. Także nie ma opcji, żeby, prawda, najeść się piachu przez ten wiatr. Bardzo fajne miejsce, polecam przyjechać tutaj, jeżeli będziecie w Hani na plażę. Jest tutaj, wiadomo, w Hani jest bardzo, bardzo dużo, już od samego Retimno ciągną się plaże bardzo piaszczyste i bardzo piękne, aczkolwiek to jest taka zatoczka z uroczym widoczkiem. Można się poczuć prywatnie, ponieważ plaża jest bardzo długa, bardzo szeroka i piaszczysta. Także na propsy. Odwiedzając półwysep Akrotiri, koniecznie udajcie się do XVII-wiecznego monastyru Agia Triada, czyli Świętej Trójcy. Wewnątrz znajdziecie piękne ogrody, rozleniwione koty, bibliotekę, która jest również muzeum i skarbnicą starych i rzadkich ksiąg. Można się tu naprawdę wyciszyć. Tutejsi mnisi po dziś dzień produkują swoją oliwę i wino według starych receptur sprzed kilku wieków. Monastyr został zbudowany przez dwóch braci z weneckiej rodziny Zangaroli.
Budowa odzwierciedla typowo bizantyjski styl. Znajdują się tam również kolumny w stylu doryckim, koryńskim i jońskim. Miejsce to zostało dotkliwie zniszczone podczas najazdów tureckich w 1892 roku. W tutejszym muzeum znajdziecie również cenną ikonę świętego Jana, datowaną na rok 1500. Prawdziwa perełka. Wyjeżdżamy już z Hani i zatrzymujemy się w połowie drogi do Retimno. Chciałabym Was czegoś nauczyć. Kiedy spotkacie na swojej kretańskiej drodze pasterza ze stadem, zawsze przywitajcie się z nim serdecznym Kalimera, Tikanis. To taki zwyczaj, wyraz szacunku, a przy okazji możecie poznać super człowieka. Kalimera, pedia kalaisi. Kalaisis? Ten pasterz na przykład zaprosił nas na strzyżenie owiec, a to nie lada zaszczyt i okazja do świętowania. Dzień dobry kochani, dzień dobry po raz kolejny. Powiedziałam na tym vlogu już chyba 50 razy dzień dobry, ponieważ kręcę 3 dni z rzędu, także witam się z Wami za każdym razem, kiedy zaczynam dzień. Zapomniałam, że nie powiedziałam Wam, jak zaoszczędzić na stołowaniu się, odwiedzając Hanie i Retimno. Już padło kilka pytań na fanpage'u oraz na Instagramie, kiedy dodałam zdjęcia z restauracji Hrunakia. I teraz powiem Wam, jak to zrobić. I to jest bardzo proste, moi drodzy. Po prostu nie stołujcie się w centrum miasta. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że zazwyczaj w takich miastach jak Hania i Retimno porty urządzone są w ten sposób, aby tylko i wyłącznie kusić turystów do tego, aby tam zostali i wydali kupę hajsu. Dlatego te wszystkie piękne tawerny, restauracje i kafeterie znajdują się zazwyczaj naokoło portu. Zazwyczaj są przepięknie urządzone, z pięknymi stolikami, krzesełkami, które aż kuszą, żeby po prostu na nich usiąść i gapić się w latarnie morskie w Retimno czy też w Hani. A przy okazji wydać ciężką, ciężką kasę, szczególnie bardzo odczuwalną dla portfela, jeżeli jesteście w większym składzie, czyli przyjeżdżacie po prostu tutaj większą grupą. Jak tego uniknąć? Wiadomo, że fajnie jest iść do portu, zrobić zdjęcia, natomiast nie musicie się tam stołować. Po prostu idźcie sobie na kawę. Koszt kawy to jest 3 euro, czyli nie zmiecie to Waszego portfela do tego stopnia, że będziecie się w ogóle zastanawiać, co będziecie jeść do końca wakacji. Także idźcie sobie na kawę do centrum, siądźcie sobie w jednej z tych uroczych kafejek właśnie naokoło portu, poróbcie sobie zdjęcia. Natomiast na stołowanie się i jedzenie obiadów i kolacji wyjedźcie po prostu poza centrum. Jeżeli będziecie mieć pytania co do miejscowości, czy też miejsc, w których się warto stołować i nie przepłacać, ja oczywiście Wam je podam. Jeżeli mnie zapytacie w komentarzach, czy też we wiadomościach prywatnych, tak jak zazwyczaj to robicie na fanpage, podam Wam takie hinty, gdzie jeść w Hani i gdzie jeść w Retimno i nie przepłacać. Jaka jest różnica w cenach tak naprawdę w tawernach w centrum miasta, naokoło portu, a w tawernach, które znajdują się poza centrum miasta? Różnica jest taka, że w centrum miasta, naokoło portu, zapłacicie minimum 23-25 euro od osoby za kolację czy też za obiad. Do tego doliczycie sobie piwo czy też jakieś napoje gazowane, to już wyjdzie około 28-30 euro za osobę. W tawernach poza miastem za to samo danie, czyli na przykład za talerz kałamarniczek, zapłacicie 7,50. Tak jak ja zrobiłam wczoraj, pojechaliśmy w ogóle w zupełnie odludne miejsce poza centrum Hani i zapłaciłam za talerz kałamarniczek 7,50 już z frytkami, z sałatką i z jogurtem. Także różnica jest ogromna. Oraz piwo, słuchajcie, w takich tawernach poza centrum za piwo zapłacicie 2,50, 2,20, 2,80, a w centrum miasta zapłacicie 4,50.
albo 4 euro, zależy. Także widzicie, że różnica jest ogromna. Także jak najbardziej, ciśnijcie, idźcie, fotografujcie centra miast, natomiast nie stołujcie się tam. I co najważniejsze, składniki do dań zarówno w tawernach w centrum miast, jak i w tawernach na obrębie miast są takie same, ponieważ właściciele obu tawern zaopatrują się na tych samych marketach i u tych samych dostawców. W tych samych portach rybnych, jeżeli chodzi oczywiście o owoce morza i ryby. Także jeżeli chodzi o jakość, to zupełnie nie stracicie na jakości, a możecie zaoszczędzić grubą kasę w swoim portfelu. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas na Krecie. Jeżeli tak, to nie obrażę się za łapkę w górę pod tym filmem. Do zobaczenia gdzieś na Krecie. Pa!